Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Golden State Warriors NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek i ponownie, oczywiście, jak w każdym odcinku, panie do końca serii, będę już mówił, że jest to jeden z ostatnich odcinków tej serii, bo to jest sezon 2021-2022, a sezon 2023-2024 to będzie ostatni sezon, który będziemy tutaj robili. W poprzednim odcinku wygraliśmy Mistrzostwo NBA, ale musieliśmy się naprawdę namęczyć mocno. Bo jeśli nie mylę, bo chyba było 3-1, właśnie w pewnym momencie. Graliśmy tam z Miami i chyba było w pewnym momencie 3-1 dla nich, więc była duża szansa, że przegramy. Ale udało się zrobić mały comeback i wygrać d ma 87. Hardem ma 87, czyli już powoli idą w dół. d ma to już następcę. Jest nim Jamoran, oczywiście. I Jamoran też może mieć rezerwę postaci Shea. Więc pozycja point guarda to jest pozycja, którą się nie martwię. Akurat w ogóle, jeśli chodzi o pozycję Shooting guarda, tutaj właśnie Bradley Bill też. Jakby no nie idzie w górę, cały czas się trzyma tym 85 około, więc pozycja shooting guarda tak się ma. Durant będzie myślę, że do końca tej serii, na pewno, tak samo Janis, tak samo MB. Wydaje mi się, że ta trójka pewno już na 100% z nami zostanie do końca jako starterzy. Morant będzie point guardem, więc jedynie co to do... nie wiem jak będzie shooting guardem. Zależy jak Hardem będzie regresował, czy mocno czy nie. W poprzednim odcinku wydraftowałem Kaminge, bo, tak, tak, bo odszedł na emeryturę Chris Bosch, więc potrzebowałem trzeciego power forwarda i też odszedł na emeryturę Igoda, ale nie mogłem wydraftować, nie dam rady wydraftować dwóch zawodników, więc podpisałem Deng'a i teraz zobaczymy. No też jest duża szansa, że po tym sezonie karierę zakończy J.J. Reddick dla Markus no, Luol Deng też, ale o nas aż tak nie interesuje jeszcze, więc możliwe, że będziemy potrzebowali nowego Shooting guarda, nowego Centra. Też jeszcze, więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie ustawię line up i będziemy kontynuowali, będziemy tutaj zaczynać ten sezon. No to jest ostatni pewnie sezon D-Rose jako starter, bo za rok on będzie pewnie dalej regresował, mając 33 lata, a Moran, który ma dopiero 22 lata, na pewno będzie progresował. Ingram do 20 minut, Moran pewnie 18, Bill 16, Lamarchody 14 i... Czyli to jest nasz center. No tak, już nie wiem, kto byłby mam potrzebny. Byłoby potrzebny tutaj Kaminga albo Adebayo. Więc myślę, że Adebayo będzie w rotacji. Myślę, że Adebayo będzie o te 10 minut tutaj. Jeśli chodzi o minuty tutaj. D.Rose 32, Harden 32. Choć zastanawiam się. Może Embiid. Choć z drugiej strony czuję, że D.Rose i Harden już nie potrzebują mieć 32. Po prostu... No krótko mówiąc, według mnie nie zasługują już na to. Morad, myślę, że może i 20. Bilo może mieć 18 i Lamarkus może mieć 16. Tak to myślę, że może wyglądać. Troszeczkę właśnie zainwestuję, może powiedzieć, w minuty dla rezerwowych tutaj. Oklahoma początek i wygrywam to z Oklahoma. Też warto zerknąć na piki. Czyli mamy tutaj Top Free Protected Pistons i mamy też hit pika. No nie wiem jak to będzie wyglądało, bo hit byli dopiero to w finale, więc kilka meczów, tak nie wiem, 5 meczów zagramy. W sumie tutaj z nimi mamy szybko to spotkanie. Pokonają na Hornet Hornets. Heat. Wygramy z nimi. Jak wygląda ich zespół? Jest LeBron, jest Demarcus Cousins. właśnie to jest ten problem, że oni wybrali dwa tytuły Tajerica Maxiego tutaj, choć na razie się Tajerix nie rozwija jakoś niesamowicie. Poczekam aż będziemy mieli może piąty mecz wygrany. Rokets pokonujemy, Mavericks też pokonujemy. Zobaczmy tak wstępnie. Heat wyglądają spoko. My mam pika Pistons, mam ale mam to Free protect, dlatego zobaczymy, czy nie oddam tego pika w sumie. Pomyślę jeszcze Clippers, tutaj wygrywamy. Będzie trzeba na pewno właśnie te dwie ekipy tam obserwować na wschodzie. Knicks pokonani, San Antonio. Tutaj też wygrywamy, Utah Jazz, kolejny rival nasz i tutaj przegrywamy dość łatwo. 9-3. Kings byli rok temu dość za to, że słabi. A my mamy, możliwie, że nasz najgorszy start. Od nie wiem kiedy, w sumie, prawda? No, tak, to jest na pewno nasz najgorszy start. Od, od nie wiem kiedy. Wygrana to jest z dobra. No, jest to właśnie, naprawdę, nie wiem kiedy. w sumie mieliśmy taki zły start, ale. Spodziewałem się po części, że możemy nie być tacy dobrze jak rok temu, przez to, że nie poszliśmy w górę, a poszliśmy troszkę w dół, jeśli chodzi o overall ogólny zespołu, bym tak to nazwał. Miami będzie dobre. Miami będzie dobre, więc ich pick będzie wymieniony. Pisą za to się niezbyt nie, nie, nie wyglądał ciekawie. Więc to może być takie ryzyko potencjalne. Spróbujmy od tego pika hit, póki jeszcze jest wartościowy. Mamy jakieś tam protecte te tej pika szczerze. Im wcześniej, tym lepiej. Kto jest z tym roku. Zobaczmy, kto jest w tym roku, jak na razie dość słaby tutaj. Ktoś się źle zapowiada. U nas w konferencji Clippers yy, zapowiada Clippers Oklahoma Dallas. Najpierw Clippers bym porozmawiał z nimi. Oni mają swojego pika, ma swojego pika. W 2022, tak. Więc my spróbujemy im oddać tego pika hit. I. Teraz, że nie wiem, second rounda. Tu mogę wam dać first round na przykład. A spójrz, tak, żeby nie zaakceptowali za wcześnie. Powinni zaakceptować, mam wrażenie, ale dobra, rozumiem. Dobra, to się udało. Wydaje mi się, że to jest dobra wymiana. Oddajemy pika, który wiemy, wiemy że będzie niewartościowy, bo pik nie będzie wartościowy. Ale mam nadzieję, że to jest ich pik. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to jest ich. Peak. Nie tam pisało, tam pisało, że to jest. Tak, to jest Original Clippers 2022, czyli ten rok. I Clippers wyglądają słabo. I wątpię, że się podniesą. bo no nie wyglądają najlepiej. Ewan Mobley jest tutaj. Ewan Mobile jest tutaj. No ale nie, no, nie wygląda to na zespół dobry, czyli mamy Marka felca dalej. Nie mają to dobre wieści dla nas. No, ma antennego dworca, więc. Nie wydaje mi się, że. Zobaczę, wydaje mi się, że to była dobra opcja. A zobaczymy. Za... No w kilka następnych meczów nam pokażą, czy Clippers zamierzałem się podnosić w górę, czy nie. Czy my z nimi graliśmy, graliśmy już niestety z nimi? by właśnie mieć jeszcze przed, nimi te, przed nami te 4 mecze z nimi. Harden pas pod Kontuzji, niestety teraz. Embiid za to wraca po Kontuzji. Lakers pokonani. Detroit Pistons. No właśnie, chciałbym żeby oni byli słabi, ale nie jakoś mega słabi. Palażka z Miami. Minnesota. Tutaj wygrywam bez problemu. To jest dalej zespół Tatuma. Jest tutaj Tatum. No, Tatum cały czas nie wygląda na gwiazdę. Ponieważ ma overall, jak gwiazda, to nie, wygląda, nie gra jakby, był, jakby tutaj był gwiazdą, właśnie jakąkolwiek. Utah Jazz, zespół, gdzie jest Jokic, tutaj wygrywamy. ten Rockets, oni powoli próbują się odgrzebać, choć dalej jeszcze nie wygląda najlepiej. Pelicans, my mieliśmy rok temu ich picka, który właśnie wygląda obiecująco. A potem w drugiej części są nagle y, przypomnieli sobie, że, umieją, że mogą dobrze grać, i przez to ten pick nie był aż tak wartościowy. Prowadzimy tutaj, tak, choć niedużo to jest przewaga. Clippers się trzymają tutaj i Clippers tak, oni będą kropnie, aby 4 23, to jest bardzo dobry wybór, to, było, to była naprawdę świetna decyzja. To była, ja, właśnie, ja się dziwię najbardziej, nie ukrywam, tym, że po prostu nie było takich trzy gwiazdki, ten VAR pick. Pewnie głównie właśnie z tego względu, że to było na początku sezonu, dlatego trzeba na początku sezonu szybko właśnie podejmować takie decyzje. Wszyscy są gotowi do gry, a więc pora zmienić line-up nasz. 6 ma 84 wrap. To dobrze, bo choć za rok, nie wiem w sumie, czy 6 będzie, no właśnie, nie wiem, czy 6 będzie za rok w sumie naszym graczem, naszym starterem. Też 6 tutaj, a dobra, to jeszcze jest. Więc właśnie, nie wiem, d myślę, że aż tak nie pójdzie w dół, żeby aż tak był słaby. 10 lat bio i tak tutaj. Nie pamiętam w sumie jak to wygląda. Morant będzie. Nie, Harden myślę, że. Nie czuję potrzeby, żeby wyrzucać Bill, Billa tutaj. Chciałem, żeby Morant był moim Sixmanem. Powiem, że tam. Myślę, że coś takiego. Tutaj tak. Tak. 16 może dla Aldridge'a. zobaczy zobaczę tutaj. Nie będę nic zmieniał. 30, 60, 64, 62. Mogę dwie minuty jeszcze komuś dać. I mogą te dwie minuty powędrować dla. Nie wiem, w sumie. Komu bym chciał poda poda podać na 4 minuty? Może Janik w sumie, ma też 34. Albo nie, może niech KD, niech nasz MVP, niech nasz MVP ma te 36 minut. Raptor, pokonujemy ich tutaj. mamy ich pika w następnych latach gdzieś właśnie. I na, w tym sezonie nie wyglądałem jakoś mega dobrze. Nie wyglądałem, nie wyglądałem na pewno właśnie źle, ale nie wyglądałem też jakoś super. Kevin Durant właśnie wypadł do końca sezonu no i to są złe wieści, to są bardzo złe wieści i powiem tak, jakby dislocated Patela to nie jest okropnie aż tak jak na przykład właśnie tak już mówiłem raz ACL czy Achilles więc te, na razie pokazują, że nie będzie już do końca sezonu ale ja coś czuję, że on wróci jednak najpóźniej tych playoffs tak mi się wydaje przynajmniej poradzimy sobie na pewno w, bez niego jakby to nie jest tak, że teraz nie będziemy playoff teamem. Więc najważniejsze, żeby po prostu na, na playoffs wrócił. Jak wróci na playoffs, to będzie dobrze. To jest właśnie klucze, że po prostu wróciłem playoffs. Ingram będzie, że. No tak, Ingram będzie z e, Tarterem. Myślę, że. Myślę, że właśnie mogę wrzucić Shea do rotacji. Czemu nie? Shea może wejść do rotacji. Akurat taka właśnie okazja się pojawiła, więc czemu nie? Tutaj dalej bez zmian, Bill będzie cały czas na ławce tutaj. A więc tak, Embiid będzie miał dalej te 30, nic myślę, że teraz będzie miał 34, Ingram 28 może. Nie, może niech ma te 30. Bradley Bill może mieć 18, Shea może mieć, Shea będzie mniej. Lamarcus 16, tutaj 16. Bam może mieć 12 i Moran tutaj może mieć dwie więcej. Minuty i a niech ma 24. Czemu nie? Niech ma Moran. Może powalczy na o nagrodę Sixman of the Year w sumie. Czemu nie? Standings pierwsze miejsce. A co też dla nas ważne, Clippers cały czas wyglądałem okropnie. To jest dobra i zła rzecz, bo właśnie znowu oni będą projected pierwsi przed loterią, Ale tak już mówiłem wiele razy. Praktycznie zawsze, drużyna, to jest e, na pierwszym miejscu. A właśnie Clippers, bo projekt, Projected pierwszy wybór. Ostatecznie nie są pierwsi, więc to jest coś czego się nie ukryłem, że no nie jestem fan tego, więc no zobaczymy, zobaczymy. A ten pick Pistons, wydaje się, że nie będziemy go wymieniać, bo, bo Pistons, Pistons ja zapowiadałem nad solidnie właśnie, a to pre-protected, a im teraz na pewno top 3 nie grozi pick. w Blazers? Gdzie on był przedtem? Bo chyba miałem mówić, że ja go każę z Utah najbardziej. Był Utah, potem Atlanta i potem Portland. Dobra, Jani zwalcza nagrodę Defensy Payer, ale cały czas z LeBronem będzie bardzo ciężko. Kontynuujmy ten sezon. Jestem pewien, właśnie sezon, To nie będzie taki prosty, właśnie bez Duranta. Ale na nasze szczęście, ten zespół i tak jest bardzo, bardzo, bardzo utalentowany. Więc nasz najlepszy zawodnik nie gra, to jest fakt, ale jednak oprócz Duranta, ten zespół właśnie jest i tak świetny. Więc i tak właśnie przeżyjemy i sobie poradzimy dobrze. Bo są pokonany. Nowy Orlandy też wygramy. Niestety, hardem, ma kontuzję. Chicago pokonujemy. Denver Nuggets tutaj też wygrywamy. Portland, zespół właśnie, w którym Kyrie gra. Który jest też kapitanem, tak w ogóle, ale razem z Debrałem, Oni są kapitanami. Portland wygrywa z nami. Phoenix tutaj wygrywamy. To wręcz ich niszczymy. 25 punktów od Janisa, dobra. Podobnie trzeba ustawić. Też właśnie aż mylę, jak te rotacje miary wyglądają. Zazwyczaj, że znowu coś tutaj pomylę w sumie. Jest to, jest to naprawdę bardzo prawdopodobne. Brandt miał na pewno 24. Bradley miał, nie wiem, 18? Za chwilę to zerknę na to wszystko, właśnie. Tutaj 10, albo 12, bo było tutaj. No tak to, ale w sumie może tak, e, może ich tak to jednak wygląda. No my, tak myślę, myśli, że to może właśnie wyglądać. Dobra, Sacramento. Mam trade deadline, kontrakty standardowo. Test free agency Joel Embiid. To jest tak, że on jeszcze z nami na pewno jeden sezon zostanie, co najmniej, bo musi jakby. Więc to nie jest tak, że on już teraz odejdzie, ale... Ale, ale zobaczę, zobaczę. Pomyślę, pomyślę nad nim właśnie, bo raczej tego właśnie tak mówię, On ma jeszcze dwa lata, więc na pewno, jeśli go nie wymienię, na pewno jeszcze jeden rok z NB zostanie, ale we, wolę sobie tak zerknąć na potencjalne oferty z Embiida. Miles Turner, to jest ciekawa opcja, ale JJ Riddicka bym szczerze nie oddał, bo jakby już całą karierę nas spędził i nie chcę go wyrzucać pierwszej na ostatni sezon. Clint Capela nie jest najgorszą opcją, rural Denga mógłbym oddać. Nie wiem, prawda, czy, czy jednak... Powiem tak, zostawię tego Embida i za rok podejmiemy decyzję. Jeśli za rok dalej mu nie będzie pasowało coś, no to za rok pójdzie. I tak to będzie wyglądało. Piki nie będę żadnych oddawał. Nie no, bo ten jest dobry, to jest świetny wręcz pik, a ten też jest spoko, ten pick Pistons, bo właśnie Pistons zapeja się, że będą spoko team tutaj. Kontynuujmy. Sacramento pokonujemy Minnesota Tutaj. Porażka, jednym punktem, ale jest porażka. Memphis już zapomniałem, ale oni chyba Dwayna Wade dalej mają. Mam wrażenie, w zespole nie, jednak nie. Myślałem, że jeszcze trzymałem Dwayna Wade, ale nie. Pewnie, pewnie jednak nie. Ja nic faworytem do wygrania nagrody w MVP. Znaczy to fajnie, to fajnie widzieć. Drugi, jednak w miejsc na drugie miejsce właśnie w walce Defensive Player of the Year. Pierwsze miejsce jest. Przewaga jest miarę fajna. Clippers trzymałem się na tym miejscu, w którym chcę ich widzieć. Pistons siódme, dobra. Czyli wszystko miar to idzie fajnie. Rockets, Derrick Rose wraca do gry i Rockets pokonujemy. Mamy All Star Breaka tutaj, więc nie wiem ile będzie mieli All Starów. Maksymalnie czterech, bo nie ma Duranta tutaj. Jest D. Rose. I tyle, czyli... Max trzech zawodników na, drugim, na drugiej stronie, ale Embiid na wątpię, że zobaczymy na przykład. Jest. A jednak jest Embiid, dobra, jest Embiid, jest Janis. Jimmy Harda jeszcze brakuje, tak, Harda jeszcze brakuje. Mamy Derika Rosa na drugiej stronie, Harda nie ma, Durant wiadomo, że kontuzjowany, Janis jest i Embiid jest, dobra. Czyli tak to wygląda ta, spryt, ta sytuacja tutaj all-starowa. A my ponownie musimy ustawić linea, bo d sam tam przedtem był kontuzjowany. Myślę, że Sheny musi tutaj być wyżej. Myślę, że jednak. Może jednak w taki sposób, choć nie wiem, jednak w sumie. Nie, niech mam to 16 tutaj w sumie, czemu nie? Ingram 30. No tak to może wyglądać. Dobra. Never wygrywamy. Orlan też wygrywam tutaj Grizzly spokojnie. OKC to był właśnie też zespół, który myślałem, żeby wziąć ich pika. I to jest naprawdę dobra decyzja, że jednak poszedłem po tego pika. Clippers, bo OKC już nie wygląda tak źle. Dalej nie wygląda na jakiś niesamowity zespół, ale jednak. Wygląda na zespół, który może, popatrzeć na przykład do play'a, bo teraz właśnie też, jeśli się nie mylę, to jest pierwszy sezon z czy nie? Czy poprzedni był pierwszym sezonem z play'em? Nie, czy nie poprzedni, w sumie, jak tak sobie myślę? Nie, no tak, w w 2021, 2020 już był play'em, jeśli nie mylę, bo tam pamiętam, że wtedy były na przykład pojedynki Warriors Lakers, na przykład, pamiętam taki pojedynek, to był niesamowity pojedynek. Grizzly jest pokonani. Counter no tutaj. Jedynie jest Embiid się pojawia, no ale nie możemy nic zrobić z Embiidem, bo on cały czas test free agency. Brooklyn. To jest lepszy właśnie zespołów też. Luka Doncic, Demar DeRozan, tam jeszcze inni zawodnicy dobrzy są w składzie na pewno. Oklahoma jest tutaj absolutnie zniszczona. No w sumie oklama powiem tak, będzie wyglądała nie najlepiej, ale Clipper's Speak będzie na pewno bardziej wartościowy. Ja nic na drugim miejscu, walce o MVP. I też walco o the Year, też ma drugie miejsce tutaj. Trzymamy się na pierwszym miejscu. Clippers się trzymają na ostatnim. Pistons są tutaj na siódmym. Baran to pewnie gotowy do gry, choć on tam nie ma jakiegoś poważnego urazu. Atlanta pokona, to jest jeden z tych gorszych zespołów tego sezonu. D-Rose, Thorn, Left, MCL. No d pewnie wróci gdzieś pod koniec sezonu. Gdzieś pod koniec sezonu pewnie wróci tutaj. KD wrócił, więc to jest to o czym mówiłem. Dosłownie o tym mówiłem, że Durant nie doznał takiej kontuzji, że chce mi się właśnie... W... Mówiłem o tym, że on właśnie potencjalnie może wrócić. I właśnie tak jest. Durant wrócił, dobra, czyli poz jakby nie, może pozbyliśmy się, źle brzmi, ale jeden, y, jedna z nasza gwiazda odeszła, czyli z powodu kontuzji, czyli Derrick Rose na chwilę będzie pauzował, a za to wrócił Dero, e, wrócił e, Kevin Durant. Bucks pokonani, bez problemu i tu Ripple Double od e, Kevin Durant tutaj, Lakers pokonani, Suns pokonani, Joel beat to jest lekki uraz, Lakers Pokonań, to jest 60. wygrana tego sezonu. Janis z faworytem do wygrania nagrody MVP. To fajnie widzieć na defensy. Pierre of Deer, no to to już na pewno zgarnie tutaj LeBron. Czy pierwsze miejsce zostało już oficjalnie przypieczętowane? Już tak, już mamy tutaj przypieczętowane. A Clippers nie przypieczętowali, ale pewnie będą najgorszą drużyną. Choć nie, najgorszą drużyną będą. Nie że mi się to podoba. Podoba mi się, że ten Pig jest projected trzeci. Wolę, żeby on był trzeci czy drugi niż pierwszy. Więc nie jestem zły na pewno na to. Zostało już kilka meczów. Derrick Rose powinien na playoff wrócić zakładam. No właśnie, Derrick Rose już teraz wraca i Derrick Rose jest gotowy na końcówkę tego sezonu. Rockets pokonani, Spurs pokonani, Brooklyn potencjalny rywal, fin w finale to może być. Suns pokonani, Blazers pokonani, to jest potencjalny rywal fin na finał konferencji. Wizards pokonani 69-13. I to Janis jest MVP. Fajnie widzieć jakąś troszkę inną, jakby troszkę zmianę. Bo tak to właśnie Durant teraz wygrał. Kate Cunningham, rookie of the year. Sixman of the year, Zion. LeBron James, defensive player of the year. Most improved Kylian Hayes. Scottie Pippen, coach of the year. Wiadomo, że Janis jest w wolę first teamie. I też jest Janis all defensive first teamie. Czyli tak to też wygląda. Wszystko plain najpierw tutaj, więc pora dowiedzieć się, kto będzie z nami grał to będą e, Timber. Dobra, czyli zespół, w który między innymi jest Tatum. I zobaczymy, jak sobie z nami poradzą tutaj. Mam tutaj przejście do kolejnej rundy. Wow. Zaniedbałem to, troszeczkę nie ukrywam. Zaniedbałem to dość mocno, coś tam wydarzyło z Rocket. Troszeczkę zbyt, można powiedzieć, łatwo tutaj chciałem to przejść. Morand jest kontuzowany. Dobra, czyli Shea potrzebuję na pewno. No może być bardzo ciekawe na pewno, może być bardzo, bardzo ciekawe tutaj. Ingram, 16. Harden wróci tutaj. jest ja będzie 34, tutaj 36 na pewno. Powiem tak, obydwoje oni powinni mieć po 40, bo im, bo im bardzo ufam. I tak będzie ten mój line-up wyglądał na ten mecz. A więc zobaczmy, ten mecz jest w Houston. Czy Rockets nas wyeliminują? Mówiłem, że w tym roku nie wyglądamy już aż tak mocno. Ale jest ciekawie. Dobra, za późno może bo że powinienem troszkę wcześniej wejść, ale i tak najważniejsze, damy tutaj w ogóle jakkolwiek wejść. Mamy piłkę, to jest dość kluczowe, że my mamy teraz posiadanie. Poprowadzimy, plus mamy posiadanie. Durant, czy to było potrzebne? Chyba to nie było potrzebne naprawdę, patrzę na shot clock jakie tam było. Myślę, że to bardzo to nie było niepotrzebne. Nie wiem czy po prostu Durant... To jest faul. Nie wiem czy Durant po prostu chciał mieć ostatnie pośtanie, bo jeśli tak to się nie udało to MB ze swoim drugim faulem. Chyba, to jest sobie tutaj dla Townsa, żeby potencjalnie wyrównać, ale na pewno nie będzie remisu. Dobra, czyli będą musieli faulować prawdopodobnie. tutaj trafia Towns, dobra, więc piłka jest nasza, no i zobaczymy, czy będą faulować od razu, czy dadzą tutaj czy spróbują nas wybronić Harden, tego się nie śpieszcie chyba, że zostajecie nie wiem, otwarci kompletnie tutaj, Harden oj naprawdę to się wszystko, a najgorsze jest właśnie to, że to się wszystko zaczęło od tego bardzo bardzo niepotrzebnie szybkiego rzutu Duranta, Lonzo Ball będzie otwarta trójka nie trafił Jakiś student nie trafił No i miałem jeszcze timeout, więc, a to jest, chyba nie są rzuty osobiste jeszcze, a jednak tak, myślałem, że jeszcze będzie y, side, y, tam, y, sidebound sidebound Spodziewałem się, że Janis jedno spudłuje, to nic Problem jest taki, że oni mają dwie sekundy nic trafię, dobra mają 2 sekundy, więc oni zrobią jakiegoś catch'n'shoota i boję się, że to będzie catch and shoot trójka i będzie po, po serii. Powinna piłka pójść do Townsa lub Angel Russella. I to będzie Dillo. ma dużo miejsca. I trafił. Nie jestem zdziwiony w ogóle, jak zobaczyłem ile miał miejsca i znam tą grę... To już nie pierwszy rzut taki widziałem, tak? jaki widziałem, myślę, że tak wpada. No te 10 nic nie zrobimy jakby, to jest jedyne co, powiem tak, ja spróbuję, bo gra nie pomyśla pewno o tym, gra będzie chciała rzucić, a nie zdąży, więc spróbuję jakby, wcielę się w Warriors i spróbuję to zrobić. Kamera tutaj wolałbym zrobić sobie tutaj. Chyba pełno gra właśnie poda tutaj do kogoś, żeby rzucać jumpshota, a to się po prostu jakby nie uda. I harden to nie zdąży chyba? Official review, ale. Jakby. Przecież nie wiem, kliknął, Dosłownie to kliknąłem jakby i tutaj cały czas nie powinno być właśnie zegar nie, nie. Jakby... Aha, oj, Harden. Oj, Harden. To musi być. Takie tip in, takie. No, nie, to. Po meczu, po meczu, niestety. Zrobiłem to, co mogłem zrobić, jakby, ale. Ten tip in, można powiedzieć, był za długi. No tak, po nas. Szkoda, że nawet tu mnie gra. Oszukała, jakby, prawda, jakby. Wiedziałem że, wiedziałem, że właśnie gra pomyśli o tym, żeby podawać. Yy... Gra na pewno właśnie próbowała jakąś trójkę coś takiego rzucić, aby nie zdążyła to. Ja dobrze pomyślałem, zrobiłem wszystko co mogłem, czyli właśnie to podanie na właśnie alejupem, ale nic z tego, bo po prostu piłka była rzucona za nisko. Harden to za długo przetrzymał. To był właśnie moment, w którym trzeba po prostu to ledwo zadotknąć. To musi być tak jakby, jakby odbicie, jak w siatkówce takie, jakby praktycznie. A to nie mogło się tak wydarzyć. Sweepers time to jest Shell na pewno. I to od Zespół, który niedawno mieliśmy ich pika w sumie. Cavs powinni wygrać i to robią. Cavs mają mistrzostwo NBA. Player Retirement. Nie kończy nikt od nas kariery. To nie ukrywam, że mi się podoba. Nie ukrywam, że mi się to podoba, że nikt od nas nie kończy kariery. A jednak nie kończy. A to Brook Lopez. Brook Lopez nie jest aż tak istotny dla nas w sumie. Czyli będziemy potrzebować tam centra trzeciego lub Small Forward na przykład. Mamy dwa piki w sumie, więc możemy wybrać oba. Możemy jakby z oba, oba piki właśnie użyć, Może powiedzieć. Holloway McDuckie, Dwayne Wade, Carmelo Antony, Tyson Chandler, Jersey Retirement, Chandler, Bulls, Wade, Grizzlies, Nuggets, Carmelo Antony. History Changes, takie mamy zmianę I draft Lottery, A więc mamy jednego pika właśnie w loterii. Jednego pika mamy gdzieś tam pewnie około 20 miejsca. Nie patrzyłem, nie zauważyłem zobaczyć. Ja, nie, Hawks chyba mieli? Hawks chyba mieli pierwszy. Mam wrażenie. Chyba Hawks mieli właśnie pierwszy jakby przed loterią. Wizard na 11. miejscu, więc przechodzimy do top 10 już teraz. Lakers tutaj zostają, dobra. Na jeszcze ani jednego wyjścia w naprzód, ale to się może za chwilkę zmienić. Na razie się nie zmienia. Na razie się tutaj nie zmienia. Celtics, czy oni pójdą w górę? Nie idą w górę, dobra. Im mniej osób, im mniej dużych za nami idzie w górę, tym lepiej dla nas. Grizzlies, oni nie idą w górę, dobra. W każdym momencie myślę, że możemy za chwilę się pojawić. Tutaj na pewno się nie pojawimy. Chyba na pewno, nie możemy się tutaj pojawić. Nie, Na pewno nie możemy się tutaj pojawić. Ok, się nie widzi w górę, dobra. Top 5, to wiadomo, że byliśmy. Top 5, że będziemy. Nikt nie widzi w górę, dobra. To jest możliwość, że tutaj się pojawimy, bo. Jeśli tutaj jest zespół wyskoczy, to może nas zepchnąć do tyłu, więc możliwe, że tutaj się pojawimy. Jest dużo szans na to, nawet. I niestety się tutaj pojawiliśmy. No nic, no nic. Czyli potrzebuje trzeciego small forwarda. O tak, jakby point guard'ów mamy. Shooting guardów. mamy jeszcze. Trzeci small forward, bo lug pewnie, ja nie wiem, pewnie go zwolni szczerze Albo. A nie, mu się skończy. Więc trzeci small forward. Lub trzeci center. Tak, trzeci small forward lub trzeci center. Staff signing. Mam tutaj dużo tych pozycji. Head coach, no to jest Greg Popowicz, więc niby mógłbym jego. Wolę jednak być lojalny tutaj wobec Scottiego do dlatego, to Scottiego tutaj, jeśli byl, będę tylko mógł, tutaj, jeśli będzie dalej, jest tutaj, ma dwie oferty. Nie dziwię się, bo jednak jest trenerem, który wygrał wiele mistrzostw. Ale ja mu zaoferuję 5 milionów. Jeśli się zgodzi, to super, jeśli nie, to też przeżyjemy tak naprawdę. Shot doktor, tutaj, Morris Chicks, to chyba nie był on. Vince Carter, Stockton. Chyba Stocktona mieliśmy. Chyba mieliśmy właśnie Stocktona, jeśli się nie mylę. I nie wiem, czy zmienić. No jednak personalnie jest ba bardziej jakby sympatią mnie bliżej do Vince Cartera, więc myślę, że zrobimy tą taką zmianę malutką. Spróbuję tutaj właśnie zaszczędzić, bo dajemy tam dość duże pieniądze dla Scottiego. Tak, Big Man Coach. Patrick Ewing, ale jego na pewno nie mieliśmy. Był to ktoś na pewno inny. Był to pewnie Kobi. Zakładam, że to był Kobi. To chyba musiał być Kobi. A jeśli nie, to. Jeśli nie było przed. Chyba to był Kobi. Ale jeśli nie był przedtem, to, to teraz będzie tutaj u nas. Jeszcze parę czy też ostatnia tutaj pozycja w sumie, którą musimy tutaj znaleźć. Jason Kitt, tam widzę, że się pojawił. On chyba właśnie. Chyba to jego mieliśmy jak na razie. Mike Miller też był były gracz, tak. Ale Paul Pierce też był zawodnik. Akim Olajżewun też był zawodnik. To świetny zawodnik. Yao Ming. że zawodników za tym Perrymiter Dicko A żaden z nich nie ma jakby nie wiem, jakby żadnej do nas połączenia. Kevin Garnett, więc dostanę przy tym, którego mieliśmy. A mieliśmy Jason Kidd'a. Jakby którykolwiek z nich miał jakąkolwiek, nie wiem, połączenie, grał przynajmniej przez rok u nas, to może bym pomyślał, tak, to zostanę Jason Kidd'em, bo on u nas był przez ostatnie lata, a jakoś żaden z tych zawodników, tych innych nie jest jakoś sympatią i każdy jest dla mnie szczerze na tym samym poziomie, neutralnie. Scotty podpisał, to jest najważniejsze, a nie mogę wszystkich, dobra, no to muszę je ponownie Kobiego tutaj. O nie, nasz od to był ktoś inny. Nasz od to jest Vince Carter, właśnie. I tutaj na Big Man Coach jest Kobi. I obydwoje zaakceptują? Tak jest, obydwoje zaakceptowali. Dobra, więc teraz już możemy się skupić w pełni na drafcie. A więc yy, będziemy, myślę, że będę obserwował w miarę, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Bo tam jakby nie mam zawodnika, którego bardzo chcę, więc będę po prostu patrzył powolutku na to. Bugs Bank biorą Bankero, Spoko. Chicago Bulls biorą Jabari'ego Smitha. Atlanta biorą dobrze. O to chodzi, bo był to jeden zawodnik, o którym myślałem, jak jakby i tak patrzę. Wiedziałem, że chcę kogoś z tej trójki: Chet, Jabari, Paul Bankero. Jest Chet, więc więc Cheta bierzemy. On będzie jako nasz jako nasz ten właśnie trzeci center, tak? I to by oznaczało że potrzebujemy kogo? Trzech point guardów mamy, trzech shooting guardów mamy. Trzeci small forward by nam się jeszcze przydał. Tak, czyli trzeci jeszcze nam się small forward przyda. Jakimi mam jeszcze pick? Który to jest pick? To jest jeszcze pick 16, dobra. Będę obserwował to, jak troszkę ten draft będzie szedł. Jaden Ivey, Joey Flanders. Jackson Daniels tutaj wybrany, Celtic biorą 8 Dienga, Jackson Westbrook tutaj, Lakers biorą wymianę chyba, tak. Jackson Sharp tutaj wybrany. Powoli będę próbował, może trade-upa zrobić. Na przykład, nie wiem, nie będę dał Adebayo, ale na przykład, nie wiem, mogę Wam oddać ten 16 wybór drafcie i. A nie, Luła, nie mogę oddać, więc w sumie nie, nie dam wam nikogo, w sumie jednak. Więc nie, jednak nie, jednak nie, nie, nie. Wizards biorą. To będzie jednak wymiana tutaj. Jaden Durę, Spoko, Hornets. Dużo tych wymian. Freddy Bennett, Sans, Auczajak, Badji. King zbiorą biorą Tarego i Sona. Naprawdę wzięli Jeremiego pick przed nami. Myślałem o nim, myślałem o Jeremim i wierzyłem, że on nie będzie wybrany. Oczywiście PIK przed nami go wzięli, no super. Ale jest na przykład Benedict Maturing, który jest dobrą opcją bardzo. Myślę, że to Benedict Maturing będzie wybrany. Jalen Williams też jest, też na przykład. AJ Griffin ma 18 lat. Nie wiem w sumie. Jest tutaj wiele dobrych opcji. Ale patrząc na to, kto z tych zawodników osiągnął najwięcej dotychczas, jest to bym powiedział Jalen Williams. Ale on ma 21 lat, Benedict ma 20. I jak zrobię z niego Small Forwarda, to pewnie dodatkowo pójdzie overall w, na, w górę jakby, a tego myślę, że Bendik to wybiorę. A więc sobie podpisujemy Holmgrina i Maturina. Matura ma 74, ale. Ale tutaj mam nadzieję, że jeszcze... A, dobra, tutaj w dole. Ale tutaj właśnie zrobimy z niego small forwarda i ma tak właśnie. Tam plus overall. Akceptujemy tutaj. Kolejny offer 6. no myślę, że 6 nie będzie jakiś mega pieniędzy chciał, mam wrażenie, chyba nie będzie właśnie jakichś ogromnych bardzo pieniędzy chciał. Jest tutaj 6, a jednak nie, nie ukrywam, że jednak nie spodziewałem się takich pieniędzy, że będzie chciał, ale mogę mu to dać, bo chciałbym ja. Chciałbym jeszcze ja mieć dalej w zespole, a więc załóżmy, że 6 wróci, to tak, jest 3 Shooting Guardów, 3 Small Forwardów. No tak, jeśli, jeśli tylko 6 się zgodzi, a oczywiście, że się zgodzi, no to cały zespół jest gotowy na ten następny sezon. I będziemy próbowali, ponownie jesteśmy w roli, e, może powiedzieć, e, jakby to powiedzieć po angielsku, to jest, e, jesteśmy teraz hunting, a przedtem byliśmy hunter, jakby teraz my polujemy, a przedtem na, 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 jakby na nas polowali, tak to w sumie, jakby mogę to powiedzieć najlepiej, może, mogę, mogę to właśnie przetłumaczyć, że przez ostatnie lata to na nas polowano, a teraz to my znowu jesteśmy na tej pozycji, że to my polujemy na innych, właśnie. My polujemy na Cavs, chyba Cavs są mistrzami NBA? chyba, więc na nich właśnie polujemy. I nareszcie w sumie ligi, tak wygląda Reina, Bradley, Bill, no w sumie, nie wiem. Na pewno Moran będzie w pierwszej piątce, a Harden, nie wiem szczerze. Nie wiem czy szczerze nie zostawię dalej Hardena, bo jakby wydaje mi się, że Bill powinien mieć wyższą wrażę, że mnie przekonał. a to chyba jednak zostawię Hardena, ale to będzie decyzja na następny odcinek, teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!